grupie Volkswagena każdy znajdzie dziś coś dla siebie. Od Skody po Lambo. Problem w tym, że modele poszczególnych marek coraz bardziej na siebie zachodzą. Na przykład po co komu jeszcze Seat, Leon, ST? Mam z tym samochodem problem, bo wprawdzie wpasowuje się gdzieś między Skoda a Volkswagena, ale nie wnosi nic nowego. Okej, ma ładne reflektory. Wnętrze wykończone jak w Skodzie, ale pozbawione sprytnych rozwiązań. Bagażnik rozwiązany bardzo dobrze jak w Volkswagenie, ale trochę mniejszy. Fotele składają się na płasko za pociągnięciem dźwigni, a jeśli chcesz więcej miejsca, to podłogę można opuścić. Albo schować pod nią roletę. Z tyłu sporo miejsca nad głową i na nogi. Z przodu cienka kierownica. I stosunkowo wysoka, jak na kompaktowy samochód, pozycja za kierownicą. To tyle, co zwróciło moją uwagę, kiedy wsiadłem do Leona ST. Odkąd Volkswagen ogłosił wprowadzenie modułowej płyty MQB, na której budowana jest połowa samochodów w grupie, często mówi się, że wszystkie Volkswageny, Skody, Audi, Seaty będą prowadziły się tak samo. Nic z tych rzeczy. Żaden z samochodów z grupy Volkswagena, jakimi dotychczas jeździłem, nie był tak pozbawiony emocji, jak ten Seat. Kiedyś Seat reklamował się hiszpańskim temperamentem, dziś tak jakby pozostał tylko hiszpański kryzys. Oczywiście samochód jedzie z A do B i jest przy tym całkiem oszczędny. Zużywa w okolicach 6-6,5 litra na setkę. Ale moja domowa konsola do gier zdaje mi się dawać więcej informacji zwrotnej niż ten samochód. Reakcja na pedał gazu nie jest nawet zero-jedynkowa, to jest 0,5. Układ kierowniczy jest. Skrzynia biegów, lekka, precyzyjna, ale skok mógłby być krótszy. Ten samochód byłby wtedy bardziej zabawny, przyjemniejszy do prowadzenia. Za to widoczność jest znakomita. Jakoś Seatowi udało się zrobić cienkie słupki A i nadal zdobyć 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. A skoro o bezpieczeństwie mowa, to ten samochód wyposażony jest w opcjonalny system kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania. Pamiętam, jak parę lat temu Audi chwaliło się wprowadzeniem tego systemu do flagowej limuzyny A8. Czyli jednak obecność w grupie na coś się przydaje. Seat Leon ST jest korzystnie spozycjonowany cenowo, chyba że koniecznie chcesz większy bagażnik i nie możesz oprzeć się Skodzie. Nawet z dodatkowym wyposażeniem ten samochód może z powodzeniem konkurować z Hondą Civic Tourer, chociaż nie jest tak angażujący w prowadzeniu. Obejrzyj też testy innych kompaktowych kombi i nie tylko. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał. Nowe testy w każdy piątek po południu. Możesz też śledzić mnie na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Google+. Linki znajdziesz w opisie poniżej. Dzięki za odwiedziny i do zobaczenia następnym razem.